Och, nie podoba mi się to. Dla mnie to jest trochę żart. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie i jak się pewnie możecie domyślać, zapraszam was dzisiaj na teścik, ale zebrałam kilka naprawdę bardzo ciekawych produktów, także mam nadzieję, że coś dla siebie tutaj znajdziecie. Między innymi będziemy testować jeszcze cieplutki, pachnący świeżością podkład od Makeup Revolution, dokładnie Skin Silk. Dowiedziałam się o nim od mojej obserwatorki i zamawiałam przez internet na tej aplikacji z takim pomarańczowym logo, ale zawsze zapominam, jak ona się nazywa. To jest Luminous Serum Foundation i wybrałam odcień F1, czyli mam nadzieję dosyć jasny. Oprócz tego zbadamy sobie najnowsze paletki Creamy od Huda Beauty. To są chyba takie formuły dosłownie kremowe, ale już trochę się ich boję. W sensie obawiam się, że takie formuły w paletce nie do końca będą się sprawdzać, bo mogą szybko wysychać, no ale zobaczymy, jak sprawdzają się jeszcze takie nowiutkie, świeżutkie, wyjęte z boksa PR-owego. Pierwsza z nich wygląda tak, a druga jest troszeczkę bardziej chyba brązowa i ciemniejsza, głębsza w tonacji. Proszę bardzo, także sobie dzisiaj zbadamy. Oprócz tego zbadamy również najnowszy korektor od Fenty Beauty, to znaczy on nie jest aż taki nowiutki, bo ma z miesiąc, no ale ja moje ręce na nim mogę położyć dopiero dzisiaj. Dostałam również taki boks PR-owy od Paese, The Kiss Lips, z ich nowymi pomadkami i konturówkami, także również je sobie zbadamy. W środku ten boks prezentuje się, już wam pokazuję. Tak, więc jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wszystkiego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. Makijaż zaczniemy od podkładu, na twarzy mam pielęgnację, którą nałożyłam już, myślę, że z jakąś godzinę temu, kiedy układałam sobie włosy, więc zdążyła się wchłonąć, nie będę nakładać żadnej bazy, ani nie mam na sobie kremu z SPF, no bo powoli zaczyna już się ściemniać. Nie nagrywam tego odcinka jakoś super wcześnie, więc uprzedzam. I powiem wam szczerze, że opakowanie tego podkładu wygląda całkiem luksusowo. To jest bodajże szklana buteleczka, więc w podróż tak so-so, ja jednak wolę, wiecie, plastikowe opakowania, jeśli chodzi o podkłady i takie, które można wyciskać. Tutaj też jest to podkład z pompką, no ale już w podróży trzeba na niego troszeczkę uważać. W każdym razie zobaczmy, jakie ma właściwości. Jak rozumiem z opisu tutaj tego krótkiego producenta Luminous Serum Foundation, będzie rozświetlał i prawdopodobnie nie będzie miał jakiegoś mocnego krycia. Podejrzewam, że ma szansę wyglądać jak druga skóra, ale sprawdźmy to. Powiem wam, że niby jest dosyć rzadki, ale ma w sobie sporo kremowości, także to lubię. To nie jest podkład w stylu tego, który ostatnio testowałam, czyli Kylie Cosmetics. Ten nie jest aż tak wodnisty i tynkowy jednocześnie, tylko ma w sobie taką fajną kremowość, więc może fajnie mi się sprawdzi, zobaczmy. Ładnie pachnie, tak, nie wiem, lekko ogórkowo. Nie jest to taki nachalny zapach, ale pachnie świeżością i jest to przyjemne. I będę go doklepywać tą moją gigantyczną gąbeczką. Ale jakoś tak ją lubię. Jedyny moment, kiedy ona się nie sprawdza, to w podróży, wiadomo, bo zajmuje często więcej miejsca niż cała kosmetyczka. No ale tutaj w domu bardzo chętnie z niej korzystam i bardzo szybko rozprowadzam ją. Wszelkie podkłady, korektory i produkty do modelowania twarzy na mokro. Okej, powiem wam, że ten podkład bardzo ładnie wyrównuje kolory cery, ale nie ma takiego mega mocnego krycia, raczej ma szansę wyglądać chyba jak druga skóra, tutaj się chyba nie pomyliłam. Kolorystycznie uważam, że bardzo dobrze wybrałam, pięknie wtapia się w odcień mojej skóry i jest raczej neutralny w tonacji. Okej, moi drodzy, tak prezentuje się jedna warstwa, ale taka dosyć solidna tego podkładu, czyli jest to produkt taki raczej niezobowiązujący, nie kryjący mocno, bo nadal widzę przebijające piegi, ale za to zaczerwienienia zostały całkiem skutecznie zneutralizowane, mimo tego, że nie korzystałam z żadnej kolor korekcji. Także przejdę teraz do korektora Fenty Beauty i to jest dokładnie Wear Even Hydrating Longwear Concealer i ja mam go w odcieniu 120N, czyli mam nadzieję, że ta tonacja będzie dla mnie odpowiednia. Już nie pamiętam, którym odcieniem jestem w Fenty. Dawno swoją drogą nie korzystałam z ich podkładów. Korektor wydaje się być taki cieniutki w konsystencji. Raczej chyba nie mocno kryjący, bardziej właśnie nawilżający. I ma w sobie trochę takich brzoskwiniowych tonów, co widać zdecydowanie na tym podkładzie, który jest neutralny. Ładnie rozświetla, ale nie ma pełnego krycia. I jak na korektor, który w nazwie ma hydrating, raczej spodziewałam się, że będzie ciut bardziej kremowy, a jest dosyć wodnisty. I gdybym była, słuchajcie, bardzo czepialska, to jeszcze odrobinę tego korektora nałożyłabym w dolinie
łez, ale chyba sobie daruję dzisiaj. Nałożę go po prostu jeszcze w miejscach, gdzie chciałabym delikatnie przykryć jakieś zaczerwienienia, które przebijają mi delikatnie spod tego podkładu. I też jednocześnie po prostu rozświetlę sobie nieco twarz. Tak prezentuje się mieszanka tych dwóch produktów, czyli podkładu i korektora. Wygląda to na razie bardzo ładnie, natomiast, no tak jak widzicie, nie mam efektu maski, ani efektu bardzo mocnego krycia. I tak prezentują się oba te produkty na mojej twarzy w połączeniu, czyli podkład z korektorem. Muszę przyznać, że uzyskałam ładny efekt, dobrze się w tej mieszance czuję, natomiast jest to efekt raczej dzienny. Chociaż w sumie, wiecie, mogłabym wyjść w wieczorowym makijażu, nie mając full coverage na twarzy. Przejdźmy teraz już do modelowania twarzy na mokro. Mam tutaj takie dwie nowości marki Rosie zamawiane w Contigo. Jest to róż i bronzer w płynie. Co do bronzera, mamy tutaj odcień Hot Cocoa. Jest to po prostu bronzer w płynie. No i jestem ciekawa, jak z odcieniem, bo wygląda na taki lekko wręcz może żółtawy, przynajmniej na aplikatorze. Okej, tak wygląda nałożony smugą na twarzy, także wydaje mi się, że będzie lekko ocieplał, ale bez dramatów. Nie jest na pewno ceglany w tonacji. Bez problemu jestem w stanie go wyblendować. Kilka ruchów gąbeczką i właściwie gotowe. Mogłabym nawet nałożyć jeszcze jedną porcję. Nie ma żadnych drobinek w składzie i raczej, tak jak widzicie, daje może lekko satynowe, ale po tej matowej stronie wykończenie. I tak jak widzicie, nie zawiera w swoim składzie żadnych drobinek. Wygląda na twarzy tak pół satynowo, pół matową, więc się tak mocno nie świeci, nie jest mocno kremowy. Wiecie co? Po chwili widzę, że chyba zrobił mi tutaj taką lekką plamkę. Mam nadzieję, że uda mi się to zniwelować. Nie wiem, czy to kwestia tego, że on może zastyga po chwili i już lepiej po prostu nie lawirować tą gąbeczką po nim, bo się będzie odklejał. Tak, ewidentnie coś się tutaj odkleiło. Dobra, wiecie co? Nie będę jakoś kombinować i tutaj klepać i klepać i klepać w koło tego samego bronzera, bo nie ma to trochę sensu. Ja i tak później przypudruję twarz, więc to się troszeczkę pewnie wyrówna. Przejdę już do różu z tej samej parafii. To jest róż w płynie Peach Sandae. Tak jest tutaj napisane, nie znam tego wyrazu. Na aplikatorze wygląda dość pomarańczowo, także w opakowaniu wygląda na bardziej różowy. Ale na policzku, dobra, jest rzeczywiście brzoskwiniowy i dość mocno napigmentowany. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo jak róże z Rare Beauty, bo nie wytrzymam. Na razie jestem w stanie go rozcierać, chociaż boję się, że dojdzie do takiej sytuacji jak z bronzerem, że już w pewnym momencie on zastygnie i każde dotknięcie gąbeczką skończy się tym, że będzie się odklejał od twarzy. I nie podoba mi się trochę to, że powstał mi tutaj taki trójkąt, więc wrócę na chwilę do korektora i odrobinkę go sobie tutaj dołożę, żeby zmiękczyć te linie. Dobra, moi drodzy, tak prezentują się te dwa produkty do modelowania na mokro. Ogólnie podoba mi się ten efekt, bo jest dosyć subtelny, nawet jeszcze przed przypudrowaniem twarzy. Ale czasami mam wrażenie, że już pod koniec doklepywania tych produktów tracę nad nimi kontrolę i pojawiają się takie właśnie lekkie smugi, jakby odklejenia od podkładu, także nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy będę po nie sięgać, bo troszeczkę są dla mnie dangerous. Twarz przypudruję sobie dzisiaj jednym z fajniejszych pudrów ze Stars From The Stars, Over The Moon About Nature w odcieniu 01 Sparkling Beige. I ten puder naprawdę bardzo ładnie przytrzymuje mi mat, aż jestem w szoku. Ostatnio jak byłam w nim cały dzień, to pod koniec właściwie nie miałam potrzeby, żeby się dopudrowywać. Nie czułam nawet, wiecie, na twarzy takiej lepkiej warstwy, jak to zwykle bywa po całym dniu w make-upie. Także mega pozytywnie mnie zaskoczył. Jednocześnie nadaje się również pod oczy, bo ogólnie to tak jak widzicie, on daje matowy, ale taki dosyć gładki efekt na twarzy. Wygładza też ładnie pory. I tak prezentuje się twarz po przypudrowaniu. Wszystko ładnie i spójnie się ze sobą spięło, także przejdę do rozświetlacza. Tutaj nic nowego. Get Wets Be Perfect w odcieniu Dew. Jakoś tak ostatnio jestem heavy userem tego rozświetlacza, nie tylko na filmikach, ale też w normalnym życiu. Dobra, moi drodzy, makijaż twarzy gotowy i muszę Wam przyznać, że całkiem ładnie się to wszystko scaliło. Podoba mi się to, co widzę. Może oprócz samych policzków, które jak na mój gust są nieco za ciepłe, ale ogólnie nie mogę się tutaj zbyt mocno czepiać. Wygląda to ładnie, także przejdźmy już do tych paletek od Huda Beauty, których jestem mega ciekawa. To są te kremowe formuły, wyglądają pięknie, prawda? I nawet na tych cieniach mamy wyprasowane jakby napisy, właściwie dosłownie napisy, które wskazują nam na to, który z cieni jest kremowy, tak mi się wydaje. Nawet mamy oznaczenie set, czyli cień setujący powiekę i są to w tym przypadku beże, tutaj ten bardziej różowy, tutaj taki cieplejszy, nawet może lekko oliwkowy. Także dzisiaj podzielę sobie moje oczy i każda paletka to będzie inne oko. I zaczniemy sobie od tej jaśniejszej, bardziej różowej, chłodniejszej palety i odcienia setującego. To jest dokładnie Great Creamy
Obsessions i nakładam ten cień tutaj dosłownie pod łukiem brwiowym. I on zdecydowanie nie jest kremowy, to zwykły, matowy, prasowany cień. Ten sam pędzelek sobie tutaj oczyszczę i przejdziemy do drugiej paletki, czyli Neutral Brown Creamy Obsessions. I też na samym starcie skorzystam z setującego cienia. Ten też bardziej mi się podoba. Chociaż w sumie jeden i drugi jest bardzo subtelnie napigmentowany. Więc let's play the game i skorzystajmy sobie z któregoś kremowego cienia. Zacznę może od tego dosyć chłodnego brązu z lekko różową tintą. Oho, to jest zdecydowanie cień kremowy. Myślę, że zobaczycie po tym, jak się zachowuje, że faktycznie to jest taki wręcz, powiedziałabym, kremowy eyeliner. Aż się trochę boję. Zobaczmy. Rozkłada się bardzo gładko, pigmentacja zrównoważona i mam nadzieję, że będzie się ładnie rozcierał. Korzystam, tak jak widzicie, z puchatego, ale syntetycznego pędzla. Okej, nie mam większego problemu, żeby zrobić mgiełkę na samej granicy, mimo tego, że pod łukami brwiowymi miałam zwykły matowy cień. Ale ten kremowy gagatek jest na tyle fajnie skonstruowany, że nie wchodzi w reakcję z tym matowym cieniem i nie robi się żaden, wiecie, gruz na powiece. No i słuchajcie, to jest jedna porcja tego cienia i wygląda to naprawdę zacnie, także może nie taki diabeł straszny, jak mi się wydawało. Przejdźmy teraz do tego różu. To jest taki pudrowy róż, myślę, że idealny na załamanie powieki, ale też tutaj, tej bardziej wewnętrznej części. No, ten akurat cień jest taki dosyć wypłowiały, nic szczególnego. A spróbujmy tego najjaśniejszego kremowego cienia. Okej, on fajnie rozjaśni mi tutaj wewnętrzny kącik. Zobaczcie, jakie dołki robią się w tych kremowych cieniach. No jest to paletka, która wygląda dobrze do pierwszego użycia. Na dolnej powiece nałożę z kolei ten lekko szarawy brąz. Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie zbyt chłodny. W sensie, ja generalnie powinnam lepiej wyglądać w chłodnych tonach, bo mam chłodną karnację, ale nie zawsze dobrze się w chłodnych tonach czuję. Ale on nie jest takim oliwkowym, szarym odcieniem, tylko ma w sobie nutkę fioletu, co akurat mi się podoba. Mam tutaj w paletce jeszcze taki jeden kremowy cień w najciemniejszym kolorze, także chyba wzmocnię nim sobie zewnętrzne kąciki na dole i górze. Ładnie się te cienie ze sobą łączą, tworzą taki płynny gradient, więc to mi się podoba. Nie zastygają też w tempie ekspresowym, więc mogę je rozcierać aż do momentu, kiedy nie będę w 100% zadowolona z tego, jak to wygląda. I o ile ta mozaika mnie nie przekonuje, to znaczy wiem, że jak tylko jej dotknę, to ona się zrujnuje, będzie wyglądać paskudnie, a uzyskam taką pewnie brązową maść na koniec. Także użyję sobie tego środkowego, najładniejszego błysku i wklepię go tutaj w górną powiekę. Szczerze, to ja spodziewałam się mocniejszego efektu. Na razie to ja go wręcz nie widzę. Mega mocno wprasowany w paletce. Tak jakby miał, wiecie, za 2 lata i zdążył wyschnąć. Kurczę, powiem wam, że biedny ten błysk. I biorę jeszcze odrobinę tego różowego cienia paluchem i wklepuję go tutaj w wewnętrznym kąciku, żeby było go więcej, ten kontrast, żeby też był mocniejszy. I trochę nie wiem, co nałożyć na dolną powiekę, bo aż się prosi, żeby umieścić tam jednak jakiś błysk, ale w tej paletce, no, tych błysków jak na lekarstwo. I nadal uważam, że pozostaje mi tylko ten środkowy, no bo ten i ten są kompletnie nie w moim guście. Chociaż dobra, żeby was nie wkurzać, to chociaż zesłuczujmy sobie ten cień i zobaczmy, jak będzie wyglądał. No jest tak, jak się tego spodziewałam, po prostu taka brązowa, niezbyt mocno błyszcząca maść. Także ze spokojem korzystam z tego najjaśniejszego błysku. Chociaż o ile opuszkiem palca jeszcze jako tako byłam w stanie go po 10 warstwach przetransferować na powiekę, o tyle już pędzelkiem nie jest to takie łatwe. Czwarta warstwa. I piąta. I chyba na piątej się już skończy. I wiecie co? Widzę, że te kremowe cienie trochę się błyszczą mi na powiece. Trochę są właśnie jeszcze lekko tłuste i obawiam się, że nie będą trwałe. Jestem bardzo ciekawa, jak się to utrzyma pod koniec dnia. I na linię wodną mojego lewego oka nałożę również kredkę z Huda Beauty, tę żelową, dokładnie Longwear Eye Pencil w czarnym kolorze. Dobra, moi drodzy, skończyłam lewe oko, jeszcze wytuszowałam w międzyczasie dolne rzęsy i muszę wam przyznać, że no, może weźmiecie mnie za marudę, ale mnie ta paletka nie porywa. To znaczy, ja rozumiem trochę zamysł, jest to taka edgy paletka z kremowymi cieniami do takich brudnych looków, grungy style, ale słuchajcie, jest tak dziwna, nie do końca intuicyjna, że nawet ja nie sądzę, że będę po nią jakoś często sięgać, chyba że właśnie będę chciała uzyskać taki trochę bardziej brudny, lekko świecący się look, świecący taką mokrością i tłustością. I raczej na co dzień ja takiego makijażu sobie nie robię, takiego, który właśnie świeci taką lekko tłustą poświatą i jest lekko smudgy i taki właśnie lekko przybrudzony. Także jeżeli lubicie
takie makijaże, to myślę, że to może być dla Was naprawdę strzał w dziesiątkę, ale jeżeli poszukujecie paletki jakiejś takiej, wiecie, wyjątkowej, ale z której będziecie raczej mogli korzystać na co dzień, no to chyba się nie polubicie z tą paletką schudy. Zobaczmy, jak to będzie w przypadku tej ciemniejszej, bardziej brązowej, cieplejszej jednocześnie. Może wypadnie, wiecie, tak mniej brudno, bo ta faktycznie była dosyć chłodna i w sumie tych różowych tonów to ja prawie nie widzę. Przybija mnie ilość szarości, która wypłynęła z tej paletki. I makijaż drugiej strony rozpocznę sobie od tego brązu. To jest też kremowa formuła. Okej, on się wydaje jakiś taki mega jasny. Tak jakby go prawie nie było na powiece. Czy on się w ogóle transferuje na pędzel? No niby się transferuje. Może, słuchajcie, mam już problemy ze wzrokiem, ale no ledwie cokolwiek się tam przeniosło, więc od razu przechodzimy do tego ciemniejszego. Okej, tonacja tej paletki chyba jednak bardziej mi odpowiada, bo nawet jeżeli to będzie taki lekko przydymiony, smudgy, rozmazany look, no to nadal te ciepłe tony będą, wydaje mi się, działać na moją korzyść, nie będą właśnie takie błotniste. Bez kitu, naprawdę ta paletka wygląda dobrze do pierwszego użycia. Już zaczyna wyglądać paskudnie, już zaczyna się brudzić, a używam jej od 30 sekund. Przejdę od razu do najmocniejszych wrażeń, czyli do najciemniejszego kremowego cienia. I wzmacniam zewnętrzny kącik. Okej, też nie zrozumcie mnie źle. No, ta szczególnie paletka wcale nie wygląda tak brzydko. W sensie te cienie, mimo tego, że są kremowe, że są tak lekko tłusto świecące się, no mogą się podobać w pewnych warunkach, przy pewnym założeniu, że robimy sobie właśnie taki przybrudzony makijaż. Ja widzę czasami dziewczyny, głównie na TikToku, które robią sobie od czasu do czasu taki nieczysty look i wtedy to jak najbardziej ma szansę się sprawdzić. Przejdźmy do najcieplejszego cienia z paletki, w kremowej wersji oczywiście. Nałożę go tutaj wewnątrz. Kurczę, może nałożę go palcem. Wtedy myślę, że będzie to miało najwięcej sensu i przynajmniej będzie widoczny. Okej, to jest cała moc tego cienia. Teraz na dolnej powiece nałożę ten brąz. Wychodzi dosyć ciemno. Więc teraz złagodzę go tym brązem. Powiem Wam, że im dłużej pracuję z tymi cieniami, tym jakoś tak brudniej się czuję. No i zobaczcie, tutaj akurat z tej strony powstał mi taki kremowy zaciek, który mam nadzieję, że uda mi się zniwelować, tylko muszę sięgnąć po czysty pędzel. I to jest coś, co nie ułatwia pracy, raczej ją utrudnia i zniechęca do korzystania z takich cieni. Bo nigdy nie wiadomo, czy wzmacniając właśnie makijaż w zewnętrznym kąciku, coś się nie wydarzy takiego, że powstanie zaciek. I ufajdoliłam całą masę pędzli już w tym momencie. Znacznie więcej niż korzystając ze zwykłych cieni. Och, nie podoba mi się to. Zanim jednak przejdę do błysku, to w tym przypadku najpierw skorzystam z żelowej kredki, też z Huda Beauty, ale tym razem w brązowym kolorze. I nią sobie tutaj przyciemnię te niedoróbki w zewnętrznym kąciku, bo jakieś takie dziwne prześwity mi powstały. Przejdźmy już do błysku i tutaj mamy w tej paletce taki najjaśniejszy cień, trochę luźniej sprasowany niż w tej różowej. Zobaczmy, czy na powiece będzie wyglądał bardziej spektakularnie. O tak, to już mi przypomina Hudę. Tak to powinno wyglądać również w tej drugiej paletce. I sprawdźmy jeszcze ten cień, który jest już znacznie bardziej suchy pod palcem. No to jest bieda, nawet nie chce się transferować na powiekę. Zobaczcie. To prawie nie ma pigmentu. Widzicie to? Tak wygląda na grzbiecie dłoni. A tak w opakowaniu. Nie wiem, co się dzieje z tą formułą, ale to nie przypomina Huda Beauty. Na dolną powiekę nałożę ten najjaśniejszy błysk. Już dam sobie spokój z tymi innymi. W palecie mamy jeszcze taką jedną mozaikę w tej różowej, a właściwie w tej beżowej palecie. Mozaika była, ale błyszcząca i to jest cień prasowany. Natomiast jeśli chodzi o tę paletkę brązową, to tutaj mamy matową mozaikę, która jest kremowym cieniem i po wymieszaniu tych dwóch kolorów ten cień wygląda już tak, więc znowu minęło 10 sekund i paletka wygląda diametralnie inaczej niż na samym początku. A sam cień w sobie prezentuje się tak, czyli po prostu jak brąz. Czy nie można było po prostu wsadzić do paletki takiego brązu, czy trzeba było to tak mieszać i wygląda to teraz jak kupa? Nie rozumiem tego. Okej, kochani, w międzyczasie wytuszowałam rzęsy po mojej prawej stronie i ten makijaż już również mogę uznać za skończony. Natomiast tak się przy nich potwornie zmęczyłam, szczególnie przy tym brązowym oku, że gdybym miała teraz na sobie Apple Watcha, ale się ładuje, no to pewnie wyskoczyłoby mi powiadomienie, że moje tętno w stanie spoczynku było, wiecie, groźnie podwyższone, bo naprawdę czuję się jak po jakimś maratonie makijażowym. Tyle mnie to kosztowało,
kosztowało zdrowia i nerwów, żeby uzyskać ten efekt, a i tak czuję się, parafrazując Caroline, jak jakiś Karol spod mostu. Po prostu czuję się tak brudno na powiekach. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale no to nie jest idealny blend i nie wygląda to jakoś spektakularnie dobrze. I te paletki wyglądają już po prostu jak użyte przeze mnie 100 razy, także jestem bardzo rozczarowana i trochę nie wiem, co o tym myśleć. Ale słuchajcie, nie ma co kruszyć kopii. Przejdźmy do czegoś przyjemniejszego, czyli do, mam nadzieję, przyjemniejszego, czyli do tej paczki od Paese, którą dostałam ostatnio. I mamy tutaj różne pomadki i konturówki. Niestety są jeszcze zapakowane, więc nawet nie wiem, jakie są to kolory, ale widzę, że jest tutaj taka broszurka, więc zaraz sobie, analizując po tej broszurce, stwierdzę, którego koloru chcę dzisiaj użyć. Jest to, słuchajcie, nowość The Kiss Lips, czyli kolekcja płynnych pomadek i konturówek do ust. W środku mamy tutaj kolorówkę, jak się prezentuje, i tak się zastanawiam, czy na pewno iść w jakieś mega ciemne kolory? Chyba nie, bo już wystarczająco brudno i ciemno czuję się, jeśli chodzi o moje powieki. Może pójdziemy w coś bardziej neutralnego i pewnie będzie to albo Nude Coral, albo Lovely Pink. Tutaj jest Lovely Pink, a tu Nude Coral. Jeszcze jest Nude Beige, ale nie wiem, czy chcę jakieś takie, wiecie, brązowe tonacje. Tak, pójdę w ten Lovely Pink. I konturówka wygląda tak. Dla mnie opakowanie trochę jak jakieś, nie wiem, bel z Biedronki. Ale powiem Wam, że kolor jest taki, no, nie tyle, że neonowy, ale bardziej taki intensywny, niż się tego spodziewałam. Nie jest takim wypłowiałym różem, także super. Konturówka ma bardzo ładny kolor, konsystencja w porządku, wyważona w punkt. Nie do końca przekonuje mnie wielkość tej konturówki, bo jest taka niby bardzo precyzyjna, ale przez to, że jest mega cieniutka, no to trochę aż się prosi, żeby kilka razy przejechać w jednym miejscu i wtedy już ta linia nie jest aż tak precyzyjna, więc wolę mniej precyzyjne konturówki, które dają już, wiecie, po jednym swajpnięciu odpowiedni efekt. No ale zobaczmy jeszcze tę kremową pomadkę, właściwie pomadkę w płynie, jak dobrze zrozumiałam. Kolor obiecujący, także zobaczmy na ustach. Konsystencja pomadki taka dosyć cieniutka i bardzo wodnista. Obawiam się, że bez konturówki mogłaby nie dać takiego, wiecie, stuprocentowego efektu krycia. Pozwolę jej zastygnąć i za chwilę do Was wracam. Makijaż mogę już uznać za skończony. Sprawdźmy sobie tylko, czy ta pomadka się będzie transferować, jeżeli odbije usta o grzbiet dłoni. Tak, nie jest to taka, wiecie, w 100% zastygająca pomadka. Ona co prawda ma satynowo-matowe wykończenie, ale jest raczej ruchoma na ustach, czyli trochę tak jakbyśmy skorzystali z klasycznej pomadki. Także no zobaczymy, jak się utrzyma. W każdym razie, podsumowując dzisiejszy odcinek, jestem zagotowana. Zagotowana ze złości, bo nie spodziewałam się tego, że tak się potoczy sprawa z tymi paletkami od Huda Beauty. Także może zacznijmy sobie właśnie od podsumowania tych paletek, skoro już o nich wspomniałam, bo dla mnie to jest trochę żart. To znaczy, wkurza mnie fakt, że już po jednym użyciu te paletki wyglądają obrzydliwie, no po prostu tak, jakby ktoś w nich orał nie wiadomo czym, już nie wyglądają ładnie, także paletki wyglądają spoko do pierwszego dotknięcia. Oprócz tego, no mam jakieś takie nieścisłości na powiekach, nie do końca jest to podocierane, powieki też się lekko tak świecą tłustością, błyski, szczególnie ten tutaj, ale większość błysków pozostawia naprawdę dużo do życzenia, tylko ten jeden, który zaaplikowałam, jasny, z tej brązowej paletki, dał radę. No i ogólnie no jestem przerażona jakością tych cieni. W ogóle mi się to nie sprawdza i raczej nie sądzę, że będę chętnie po te cienie sięgać. Chyba, że wiecie, nie wiem, będę szła na jakiś koncert i stwierdzę, że chcę zrobić sobie przybrudzony makijaż. No ale i bez tych paletek byłabym w stanie to zrobić, bo wystarczy, że wzięłabym jakieś, wiecie, żelowe kredki albo cienie w kremie w tubce, delikatnie je porozcierała i zasetowała cieniami prasowanymi i uzyskałabym lepszy efekt, bardziej, wiecie, kontrolowany w trakcie. No powiem Wam szczerze, że jestem przerażona tym, co się tutaj wydarzyło i ja chcę o tych paletkach zapomnieć. Pewnie wylądują gdzieś na dnie szuflady, żeby po prostu nie wpadały na wysokość mojego wzroku przez najbliższy miesiąc, bo ja nie chcę się z nimi na razie znać. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o Huda Beauty, bo po prostu musiałam od razu ten dramat z siebie wylać. Przejdźmy do podkładu. On akurat wygląda na twarzy ładnie. Myślę, że jest to taki fajny, dzienny podkład, upiększający. Wygląda ładnie, chociaż nie ma mocnego krycia.
życia, jednocześnie całkiem nieźle poradził sobie z takimi, wiecie, jakimiś naczynkami, które lekko się przebijały. Także myślę, że ma szansę być przeze mnie używany na co dzień, chociaż poznałam ostatnio tyle fajnych podkładów, że on nie robi na mnie jakiegoś, wiecie, efektu wow. Także, no to taki, wiecie, podkład do ewentualnego rozważenia, ale czy Wam się podoba i czy ten efekt to jest coś, o co warto walczyć i co warto zamawiać z internetu, musicie odpowiedzieć sobie sami. Też widzę, że w kontraście do tych dosyć chłodnych makijaży oczu, moje policzki wyglądają na dosyć mocno pomarańczowe i też mam wrażenie, że wyglądają już jakoś brudno. W ogóle czuję się jakaś taka brudna dzisiaj. Także jeśli chodzi o te produkty z Rosie do modelowania na mokro, to wydaje mi się, że będę mieć z nimi takie sobie relacje. Odcienie są ok, bronzer jest troszeczkę cieplejszy jak na mój gust, ale coś tutaj nie do końca gra mi z konsystencją, bo ona dosyć chyba szybko zastyga, przez co, wiecie, kilka razy poklepiecie, ładnie się to wszystko wtopi, ale jedno klepnięcie gąbeczką za dużo i już zaczyna się odklejać, także, no nie wiem, muszę jeszcze użyć tych produktów chociaż z raz i dam Wam znać. Korektor z Fenty Beauty w porządku, faktycznie ma w sobie taki nawilżający vibe, chociaż myślałam, że będzie bardziej otulał, że będzie nieco bardziej kremowy, że to będzie coś w stylu NYX Bare With Me, tego korektora w formie serum, które naprawdę pięknie pod oczami wygląda i tak ładnie tę strefę też lekko nawilża. I jest to korektor bardziej kremowy, też mocniej kryjący. Tutaj mamy taką dosyć rzadką zawiesinę o pigmencie, powiedziałabym w skali od 0 do 10, takie 4. Także wcale nie jest to mocno kryjący korektor, ale oczywiście nie spodziewałam się tego po nim, ale też nie daje uczucia mega mocnego nawilżenia. Z plusów to fakt, że całkiem spoko pod oczami wygląda, ale no jeszcze w połączeniu z tym dziwnym makijażem oczu dzisiaj czuję, że moja strefa pod oczami nie jest wystarczająco przykryta i też to odbiera mi, wiecie, jakąś taką radość z tego makijażu, więc będę pewnie mocno taka przybijająca pod koniec tego odcinka, za co przepraszam. Jeśli chodzi o te produkty z Paese, czyli pomadkę i konturówkę, są to kosmetyki poprawne jakościowo, tak jak widzicie na ustach, kolor chyba prezentuje się całkiem ok, ma delikatnie cieplejszą nutę niż się tego spodziewałam, w odczuciu jest aksamitna, taka półmatowa, ale delikatnie czuć, że wiecie, to nie jest taka zastygająca masa, tylko że faktycznie ona prawdopodobnie będzie się i transferować, i zjadać razem z piciem napojów i jedzeniem pokarmów, także raczej nie spodziewam się, o ile będę jeszcze teraz jadła do końca dnia, że ten makijaż ust utrzyma się w stanie nienaruszonym, raczej nie z tymi produktami, no ale ogólnie chyba jest to i tak mocniejsza strona dzisiejszego testu. Także moi drodzy, już się narzekałam w międzyczasie, mamy godzinę 17:21, także postaram się spędzić w tym makijażu najbliższych 6-7 godzin, zrobię to dla Was, chociaż robię to tylko po to, żeby sprawdzić, jak te cienie na powiekach się utrzymają po tych kilku godzinach. Także do zobaczenia wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości i wybaczcie mi ten depresyjny stan, ale sama się tego nie spodziewałam. Okej, kochani, wracam do Was na ostateczne podsumowanko trwałości. Co prawda chyba trochę wcześniej niż zakładałam, bo jest 22:37, ale trochę boli mnie gardło, więc jedyne, na co mam już teraz ochotę, to po prostu napić się jakiegoś Gripexu, czy co tam mam w swojej szafce z lekami i położyć się szybciej spać. No i tak prezentuje się makijaż po tych kilku godzinach. Jeśli chodzi o pomadkę, to zjadłam takie wcale nie najtłustsze jedzenie na kolację, makaron ryżowy z jakimś tam kurczakiem i warzywami, także pomadka całkiem nieźle się utrzymała. Na pewno wyjadła się wewnątrz, bo właściwie jej tutaj już nie ma, ale ten kolor jest na tyle spójny z moim naturalnym odcieniem ust i też może nawet lekko zafarbował, że to, że się wyjadła, wcale aż tak bardzo nie rzuca się w oczy, także wygląda nadal rewelacyjnie i muszę Wam przyznać, że nastroiła mnie pozytywnie i nawet zabiorę ją jutro ze sobą, kiedy wstanę rano i mam kilka rzeczy do pozałatwiania. Podkład wygląda bardzo ładnie po tych kilku godzinach, także też jutro go sobie nałożę. Jeśli chodzi o cienie z Huda Beauty, to nie wiem, czy Wy to zauważycie, ale ja mam wrażenie, że one lekko jakby rozpłynęły się, takie, nie wiem, może to było już wcześniej widoczne, tylko ja nie zauważyłam, ale tutaj mam jakieś plamki, tutaj w cieniowaniu są jeszcze mocniej widoczne plamki, to znaczy plamki jakieś mikro były wcześniej, ale one mniej rzucały mi się w oczy.
teraz już czuję się totalnie niechlujnie, także no te palety z Huda Beauty dla mnie dramatyczne i absolutnie, słuchajcie, tracę głos, absolutnie nie jestem w stanie Wam ich polecić, no chyba najgorsze kosmetyki z Huda Beauty, jakich kiedykolwiek używałam. Co do modelowania twarzy, utrzymało się bardzo ładnie, zresztą też, tak jak Wam powiedziałam, ten puder ze Stars From The Stars ładnie utrzymuje mat, co dzisiaj również się sprawdziło, bo moja buzia się jakoś wybitnie nie świeci. Zdaję sobie sprawę z tego, że też nie trzymałam tego makijażu, wiecie, od świtu do nocy. No ale i tak, gdyby miało się coś tutaj mocno wyświecić, to by się przez tych kilka godzin zdążyło wyświecić. Także to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Kończę, bo tracę głos i boli mnie gardło. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ściskam i mam nadzieję do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa, 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 pa.